Cześć, witajcie. Dzisiaj będziemy mówić troszeczkę o Keterze. Odpakowałem skrzynki i pomyślałem, że zrobię taki film wprowadzający w temat najbliższych filmów o skrzyniach Keter. Keter wypuścił trochę nowości, słuchajcie. Te nowości, ja tak widzę, że oni się nie śpieszą z tymi nowościami. Te nowości tak wychodzą sobie tak na spokojnie, ale to, co ja zobaczyłem po odpakowaniu skrzynek, pozwala mi stwierdzić, że te nowości są, moi drodzy, tak dopieszczone, dopracowane, przetestowane, sprawdzone i dopiero wypuszczone na rynek. Takie mam wrażenie. Poza tym, każda z tych skrzynek wydaje mi się, że nie była wzorowana na czymś. Wiadomo, że no, inni producenci też mają długie skrzynki, no bo tutaj mówimy akurat o długiej skrzynce. Kubrick, Kistenberg, Milwaukee też ma jakąś długą skrzynkę teraz. No i mamy Ketera. Ale Keter, moi drodzy, ma tą skrzynkę, wydaje mi się, troszeczkę inną niż konkurencja i dlatego też ona jest moim zdaniem ciekawa. Warto o niej powiedzieć. Warto powiedzieć też, że na ileś tych paczek, ile przyszło z tym towarem, bo to nie była jedna paczka, żadna skrzynka nie była ubita ani uszkodzona. To też jest taka informacja, która się może komuś przydać. Jeżeli ktoś miał przykre doświadczenia z jakimiś skrzynkami, no to tutaj ja muszę powiedzieć, że żadnej skrzynki uszkodzonej z Ketera, z tych, które ja miałem albo które do mnie przyszły, nie widziałem. Nie widziałem. Słyszałem o dwóch przypadkach uszkodzenia skrzynki. Jeden łącznik i jednemu tam noga wparła do skrzynki, po której nie wolno było chodzić. Natomiast no, nie widziałem skrzyni uszkodzonej. Nie będę mówił o detalach dzisiaj, ale chcę tylko zaznaczyć jedną rzecz, ponieważ sprawne oko widza ekstremowego na pewno dojrzało, no, na pewno musieliście to dojrzeć, jak was to interesuje, że tu są takie oto łączniki dziwne, takie dingsy. No przecież to jest totalna głupota, żeby takie coś robić, jeżeli to nie ma jakiegoś celu. To ma jakiś cel, żeby coś tutaj, nie wiem, zahaczyć i potem zapiąć. Takie mam wrażenie, że tak to jest przygotowane. I to jest różnica pomiędzy też pokrywami innymi, które już są na rynku. Pewnie będą one wymienione na takie z łącznikami. I będzie się to pojawiało, będzie się to rozbudowywało. Troszkę mnie to tak, powiem wam szczerze, może nie denerwuje, ale tak zastanawia, czemu to tak wolno idzie. Powinno to być szybciej. Znaczy, no, znam odpowiedź, przynajmniej moim zdaniem znam odpowiedź, bo moim zdaniem, moi drodzy, cały Milwaukee jest produkowany na fabrykach Ketera, nie? Więc tam jest produkcja pełną parą. Natomiast no, fajnie by było, żeby te nowości pojawiały się nieco szybciej. Keter ma bardzo ciekawe produkty, bardzo wysokiej jakości produkty. No, skoro Milwaukee zleca im produkcję swoich skrzynek, no to chyba o czymś to świadczy, no nie? To są moim zdaniem jedne z najbardziej albo najbardziej zaawansowane fabryki, czy produkty tworzą najbardziej zaawansowane. No nie byłem na fabryce, to wam nie powiem. No i te skrzynki są takie inne trochę niż te, które mamy na rynku pod względem pewnych rozwiązań i kształtu też. Podoba mi się to, dlatego też kilka zdań na ten temat. Bardzo szczegółowo wam to omówię w innym filmie i bardzo szczegółowo wam też omówię drugą skrzynię, którą dzisiaj wam chcę tylko zaznaczyć, że będzie omówiona. Skrzynia, która nazywa się Pro Master Loader, chyba coś takiego. Skrzynia, która jest taka all-in-one, więc mamy i organizer, mamy miejsce na jakieś tam narzędzia mniejsze i mamy miejsce na duże elementy. Zobaczcie sobie, bo to też dość fajnie wygląda. Skrzynka dla osób, które nie potrzebują mieć systemu, skrzyń modułowych, albo potrzebują dwie takie skrzynki, czy jedną na coś tam, być może w domu, w garażu i tak dalej. To też jest bardzo ciekawa propozycja, trzeba powiedzieć. To jest druga skrzynia, która będzie, druga tego typu skrzynia, która będzie na kanale Extreme Pro. Wszystkie produkty Ketera, które wam omawiałem, są w playliście i wszystkie linki zawsze w opisie, także możecie dojść do tych kolejnych innych filmów. Też się pojawiają czasami gdzieś tam na ekranie u góry, ale no jak oglądamy film, no to nie będziecie przechodzić do innego filmu, no nie? Moi drodzy, jak dla mnie takie objawienie tego roku, jeżeli chodzi o produkty, o skrzynki, nie spodziewałem się tego. Wysadziło korki, taki cios w żeberka po prostu. Skrzynki, które nazywają się Stack and Roll Ketera. No nie wiem, no powiedzcie mi, że to nie jest podobne do Milwaukee. No przecież ludzie. To jest półprofesjonalne Milwaukee. Tak dobre to jest.
półprofesjonalne Milwaukee. To nie chodzi o to, że oni się zgapiają od Milwaukee. No siłą rzeczy jest to produkowane w jednej fabryce. No, takie mam wrażenie, że 99,9%. Słuchajcie, system łączenia zrobiony na nowo, od zera. Wyrzucone wszystkie stereotypy na bok. Deski kreślarskie zerwane, wyszlifowane, pomalowane na nowo. Na to nowa kartka, nowe ołówki. Świeża kawa i panowie projektują skrzynkę. Patrzcie się. Tutaj są dziury. Cztery. Po co cztery? No po to cztery, że czasami dwie i połówka. Czasami duży element i dwoma spinamy. Nie przeszkadza nam to otwierać skrzynki. Nie przeszkadza nam to sprawnie korzystać z tego. Półprofesjonalny system dla amatorów. Stworzone coś, co będzie naprawdę powodowało, że będziecie z ogromną przyjemnością tym pracować. Względy takie konstrukcyjne może dzisiaj pominę, bo to jest petarda, jest tak zrobiony organizer, że głowa mała. Nie jest to najtańszy organizer, ale jest świetny. Jest świetny. Tyle. Organizery tak się utarło, że powinny być tam w jakichś pieniądzach, że w miarę taniej i tak dalej. To jest bardzo ważna skrzynka, bardzo istotna. Najwięcej problemów miałem z organizerami zawsze. I to nie dlatego, że one mi się otwierały, psuły, pękały, tylko po prostu się to przesypuje. Odkształca się klapa. No, zdarzają się różne rzeczy. Jeżeli chcecie mieć organizer, który jest taki sprawny, porządny, który ma bardzo ciekawy sposób łączenia, no zobaczcie się na to. Łączy się w miejscu, gdzie jest zawias i w miejscu, gdzie jest zapięcie, klamra. Klamra też jest stalowo-plastikowa. Bardzo porządne rzeczy. Naprawdę wyjątkowo ciekawe, takie innowacyjne podejście do tematu i uważam, że to będzie rewolucja. Panowie z Ketera, nie zwlekajcie z kolejnymi elementami systemu. My nie chcemy na to czekać 3 lata. My to chcemy mieć w przyszłym roku, max, żeby ten system był pełny. Byłoby to super. Naprawdę byłoby to coś, co będzie naprawdę, co zmieni naprawdę podejście do tych małych systemów. No i będzie w takiej naprawdę turbo jakości, nie? Myślę, że jakby była taka informacja, że na 100% te rzeczy się pojawią, to jest taki system, w który warto jest wchodzić na pewno. Takie mam wrażenie. Bardzo ciekawa propozycja. Słuchajcie, jeżeli Wam się to podoba, to ja mam dla Was przygotowane takie skrzynki, będę Wam to wysyłał, dlatego taki film wprowadzający, żeby trochę taką zajawkę zrobić. Macie czas, możecie sobie zasubskrybować, powiadomienia włączyć, możecie sobie tam coś pokomentować, możecie pokazać, że jesteście, no obojętne, no jak chcecie. Będą skrzynki do wysłania widzom i to są skrzynki, ja już mówię od razu, dla widzów, którzy są widzami. Nie dla nowych widzów, że no tam, nie wiem, ktoś się pojawił w ten dzień, kiedy wyszedł film, dał subskrypcję, dał sobie nawet dzwoneczek, nawet sobie skomentował 2 razy i tak dalej. Nie chcę. Chcę jednak docenić te osoby, które są na kanale, a nowe osoby, jasne, niech komentują jak najbardziej, bo ja mam zaplanowane w sumie teraz 5 filmów już z nagrodami znowu. Więc no może akurat może się tam gdzieś trafi, że i Wy będziecie docenieni. Fajnie, że jesteście. Bardzo się cieszę z tych 13 niecałych tysięcy subskrypcji. Idzie to do góry. Nie jest to jakimś celem, żeby jak najwięcej tych subskrypcji mieć i tak dalej. Wiadomo, że to jest ważne. No ale jakbym chciał mieć bardzo dużo subskrypcji, pewnie nie zająłbym się narzędziami, tylko czymś innym, jakimś innym tematem. A tak robię to, co lubię. Słuchajcie, w tym filmie jeszcze może jedna rzecz, taka prośba gorąca, znaczy nie do tych, którzy muszą, nie do tych, którzy też muszą, bo ich tam coś boli, tylko do tych, którzy dają kciuka w dół, ale z jakiegoś konkretnego powodu. Jeżeli jest taki powód, nie dlatego, że cię boli albo musisz z jakiegoś powodu, to już tam pomijamy, osoby wiedzą, o co chodzi, te, które dają kciuka w dół, fajnie by było, jakbyście skomentowali, o co chodzi, nie? Tam, nie wiem, fryzura, czy pan ma niedoskonałości na twarzy, czy nie wiem, no, kiedyś było tam, no, nie, że co to w rękawiczkach prezentujesz, no to nie prezentuję w rękawiczkach. Prezentuję w rękawiczkach, mam takie łapy poniszczone, bo to od chemii,
od klei różnych i innych rzeczy się ręce budowlańca niszczą. No i tak sobie pomyślałem, że będę w rękawiczkach, ale nie chcecie, to nie. Również jak jest jakiś problem z, nie wiem, jasnością, z dźwiękiem, z moją wypowiedzią, to nie, bo tego nie zmienię. Zawsze będę mówił tak, jak rozmawiam z kumplami. Nie interesuje mnie to, do kogo ja tam mówię, kto tam jest po tamtej stronie. Musicie mnie akceptować takiego, jakim jestem. Ale fajnie by było, jakbyście dali znać, że na przykład, no słuchaj, mógłbyś zrobić tak, a tak, albo troszeczkę za mało tego, za dużo tego jest. Będę się starał wtedy te filmy, nie mówię, że to zmienię na 100%, ale będę się starał zmienić tak, żeby wam pasowało jak najbardziej. W tym filmie to wszystko. Życzę wam, jak zwykle, miłej pracy i widzimy się przy prezentacjach nowości Ketera. Trzymajcie się, hej!